Kalendarz marcowych wydarzeń Centrum Kultury w Łomiankach. 1 marca zapraszamy do Domu Spotkań Sąsiedzkich na drugie spotkanie organizowane w ramach projektu Ciesz się zdrowiem i tańcz. Pomysłodawczynią spotkań jest Grażyna Miśkiewicz, a ich celem jest aktywizacja mieszkańców gminy w wieku 50+, poprzez zachęcenie ich do debaty o dbaniu o zdrowie i prowadzenia aktywnego stylu życia. W programie między innymi rozmowy z lekarzem i psychodietetykiem oraz pokazy grup tanecznych Centrum Kultury w Łomiankach. Wstęp wolny. Organizatorami wydarzenia są Grażyna Miśkiewicz, Centrum Kultury w Łomiankach oraz Urząd Miejski w Łomiankach. W sobotni wieczór z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet w sali widowiskowej Centrum odbędzie się koncert Kingi Rataj Meu Fado. Kinga Rataj jest muzycznym odkryciem i niekwestionowaną królową gatunku muzycznego, którym jest fado. Dzięki jej koncertowi można przeżyć niezapomniane chwile oraz przenieść się na moment do innego świata. Bilety w cenie 40 zł dostępne są w recepcji Centrum Kultury w Łomiankach oraz na stronie www.kultura.lomianki.pl. Maciej Brudzewski zaprasza na swój 4. program komediowy pod tytułem Skok na strach. W nowym materiale Maciek wyciąga na wierzch ludzkie lęki, obawy, paranoje aktualnego świata i bezlitośnie je wyśmiewa. Wydarzenie odbędzie się we wtorkowy wieczór o godzinie 20. Bilety w cenie 50 zł do zakupienia na stronie www.kupbilecik.pl. Z okazji Dnia Kobiet w Centrum Kultury w Łomiankach odbędą się bezpłatne warsztaty tworzenia ekologicznych świec sojowych. Podczas warsztatów ich uczestniczki będą mogły wykonać świece z bezpiecznego dla środowiska naturalnego wosku sojowego, palącego się znacznie dłużej niż tradycyjna świeczka. Dopełnieniem natury warsztatów będą olejki eteryczne. Brak wolnych miejsc. Muzyka w nas, w muzyce my. To wyjątkowy koncert doświadczonych i utalentowanych muzyków Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Błażeja Stroczyńskiego. Koncert, który odbędzie się w niedzielę 12 marca, dla jego uczestników będzie niezapomnianym muzycznym przeżyciem, a zaprezentowany repertuar znanych i wybitnych twórców kultury muzycznej na stałe przeniknie we wszystkie warstwy życia zgromadzonej publiczności. Bilety w cenie 30 zł dostępne są w recepcji Centrum oraz na stronie www.kultura.lomianki.pl. W sobotę 18 marca w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach odbędą się przesłuchania uczestników drugiej edycji konkursu muzycznego Muzyczny Orzeł. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego uczęszczających do szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia oraz wyższych szkół muzycznych zlokalizowanych w całym kraju. W komisji konkursowej zasiądą skrzypek, kompozytor i producent muzyczny Filip Siejka, saksofonista, klarnecista i muzyk wszechstronny związany z polskim jazzem Henryk Miśkiewicz, skrzypaczka kwartetu Insano i producentka międzynarodowych festiwali i konkursów muzycznych Milena Kamińska. Udział w konkursie jest bezpłatny. Na zgłoszenia czekamy do 15 marca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.kultura.lomianki.pl. Partnerami konkursu Muzyczny Orzeł 2023 są Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Łomianki, Centrum Kultury w Izabelinie, Centrum Kultury w Błoniu, Dom Kultury w Starych Babicach, Dom Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach i Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Laskach. O godzinie 17 w niedzielę 19 marca w Centrum Kultury w Łomiankach rozpocznie się koncert galowy laureatów konkursu muzycznego Muzyczny Orzeł 2023, który będzie połączony z ceremonią wręczenia statuetek i dyplomów dla wyłonionych przez komisję konkursową instrumentalistów. Całe wydarzenie zakończy koncert kwartetu Amok. Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny. Partnerami koncertu są Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Łomianki, Centrum Kultury w Izabelinie, Centrum Kultury w Błoniu, Dom Kultury w Starych Babicach, Dom Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach i Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Laskach. W 2023 roku odbędzie się 46. edycja konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka, organizowana przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Tegoroczne eliminacje gminne, w których udział wezmą uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy Łomianki, odbędą się w piątek 24 marca w Centrum Kultury w Łomiankach. Istotą konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury. Wstęp wolny. Zapraszamy dzieci i ich rodziców
na spektakl teatralny pod tytułem Czarne i Białe, który odbędzie się w sobotę 25 marca w Centrum Kultury Wumianka. Widzowie poznają perypetie mieszkańców miasteczka, bawiąc się klasyką poezji dziecięcej oraz wezmą udział w przygodach Czarnego i Białego Kota, Białego Niedźwiedzia, fotografa czy Sroki Kłamczuchy i Białego Kruka. Atrakcją spektaklu będą płaskie lalki przypominające figury wycięte z kart książki. Muzykę do spektaklu stworzyła Agnieszka Glińska. Bilety w cenie 16 zł dostępne są w recepcji centrum oraz na stronie www.kultura.lomianki.pl. Jan Sebastian Bach za życia był znany i ceniony głównie jako organista i kantor, a jego geniusz kompozytorski doceniono dopiero wiele lat po jego śmierci. Dziś uważany jest za jednego z największych twórców muzyki barokowej. Na marcowe spotkania z muzyką zapraszamy młodzież, która wysłucha fragmenty kantat, barokowe tańce, koncerty czy suity. Spotkanie odbędzie się w środę 29 marca. Wstęp wolny. Zapraszamy do Centrum Kultury w Łomiankach.